W kościele imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie Bobrku odbyła się dzisiaj 4 maja msza święta w intencji strażaków, w której udział wzięli m.in. strażacy z tamtejszej jednostki OSP. To właśnie w tym kościele pięć lat temu uroczyście wprowadzono relikwię patrona strażaków świętego Floriana. Dziś ważny dzień dla wszystkich strażaków. Jak wy, jako tutaj jednostka OSP Cieszyn Bobrek, świętujecie, obchodzicie ten dzień? No i Nie mogło być inaczej, jak nie mogło nas zabraknąć tutaj na Wieczornej Mszy Świętej. W tym roku też jest wyjątkowy rok, ponieważ przypada piąta rocznica wprowadzenia tutaj do Kościoła Bobreckiego relikwii świętego Floriana, które stanowią cząstkę jego kości, które są jakby takim duchowym wzmocnieniem dla nas jako strażaków. Czyli nie mogło was tutaj zabraknąć, a jak już mówimy tutaj o Dniu Strażaka, o święcie patrona, bycie strażakiem ochotnikiem to misja, to wyzwanie. Oj tak, trzeba dużo poświęceń, dużo wyrzeczeń, żeby zostać i działać jako strażak ochotnik, ponieważ to nie jest nasz zawód, to jest nasze dodatkowe zajęcie, nasza pasja. No właśnie, no to tak przy okazji, czego Wam w takim razie życzyć? Żeby nigdy ta pasja nie zagasła. Tych obchodów nie zabraknie tutaj w powiecie cieszyńskim, będziecie świętować jeszcze. Tak, już najbliższą sobotę o godzinie 15 na Mnisztwie odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne dla strażaków, rodzin i wszystkich gości których serdecznie zapraszamy. Będzie poświęcenie figury świętego Floriana, która tam w kościele na mnisztwie zostanie. Relikwie też z kościoła bobreckiego powędrują czasowo na, na to nabożeństwo, na mnisztwo. A już 20 maja o godzinie, godzinach do południowych odbędą się powiatowe obchody Dnia Strażaka w Ustroniu na Rynku, na które również serdecznie zapraszam. Dla Portalu Śląska Cieszyńskiego xpl Marta Szymik